Witamy ponownie, część druga konferencji. Przed nami jest z nami trener gospodarzy, czyli zwycięskiej drużyny, trener Marek Papszyn. Panie trenerze, poprosimy o komentarz do tego spotkania. Dzień dobry. No, udany początek, nie ma to jak dobrze zacząć i wygrać. I z tego jestem zadowolony, bo to jest mecz w Ekstraklasie i każdy przeciwnik teraz, jak widzimy, szczególnie Warta, która miała dużo czasu, żeby się przygotować, no będzie chciał coś ugrać i tego się musimy spodziewać, dlatego musimy być na pewno lepiej przygotowani w sensie takiego nastawienia, koncentracji na tym, co mamy robić, żeby zagrać lepszą pierwszą połowę, bo ta pierwsza połowa była słaba w naszym wykonaniu, natomiast no, z drugiej strony też na niewiele pozwoliliśmy przeciwnikowi jak w całym meczu, tak w pierwszej połowie. Natomiast co do drugiej, no, zdominowaliśmy intensywnością, taką też już jakością. Zdawałem sobie sprawę, że no, Warta może nie wytrzymać w takim tempie, jakie narzuciła w pierwszej połowie, bo to było wysokie tempo, bardzo wysokie i utrzymać takie tempo przez cały mecz jest trudno. No oczywiście trzeba to umieć jeszcze wykorzystać. My tak zrobiliśmy, tym samym, tak jak mówię, wygrywamy i idziemy dalej. Myślimy już o meczu pucharowym w czwartek i o tych przygotowaniach do tego spotkania. Dziękuję. Dziękuję, trenerze. Zachęcam do zadawania pytań. Zasada taka sama. Zobaczę się Mariusz. Panie trenerze, na początek gratulacje za wygraną inaugurację. Już wspomniał o meczu pucharowym. Tu chciałem zapytać, co przede wszystkim trzeba poprawić przed Astaną w kontekście tego, co dzisiaj widzieliśmy. No bo to może być trochę trudniejszy przeciwnik i chciałem jeszcze zapytać, czy dlaczego zabrakło dzisiaj Patryka Kuna? Czy to jakiś uraz, czy inne powody? No, czy trudniejszy, to się okaże, bo to w dużej mierze od nas zależy, tak jak już powiedziałem, czy to będzie trudniejszy, czy łatwiejszy, bo to nie ma, w sporcie nie ma czegoś takiego, że coś jest ci przypisane, bo jesteś teoretycznie lepszy albo słabszy. Musisz wyjść na boisko i tak jak mówię, z dobrym nastawieniem, wiedzieć, co masz robić i jak robić. Dzisiaj u nas w pierwszej połowie tego u niektórych zawodników zabrakło, dlatego to tak wyglądało. Poprawiliśmy to w drugiej części i zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić, to, co mieliśmy w planie. No, pewnie ten mecz będzie inny, jaki okaże się. No. Na pewno musimy podejść do niego lepiej i na pewno znowu, używając tego samego słowa, to zrobimy, no bo wiemy, jaki mamy cel. Chcemy tego przeciwnika pokonać i ta gra musi być lepsza z naszej strony. Co do Patryka, no Patryk miał po meczu z Lechem taki mikrouraz. No, nie chcieliśmy ryzykować w tym spotkaniu, wiedząc, że za chwilę mamy ważne mecze pucharowe, żeby Patryka tutaj narażać na pogłębienie tego urazu. Dlatego dzisiaj go nie było w ogóle w kadrze. I jeszcze, panie trenerze, chciałem tylko zapytać o doniesienia szwedzkich mediów, które mówią, że Gustav Berggren jest blisko Rakowa. Jest coś na rzeczy? Trudno mi powiedzieć. No, media piszą dużo rzeczy, ja nie czytam wszystkiego i nie wiem, czy to jest na rzeczy, czy nie. No, to trzeba było tutaj z działem scoutingu rozmawiać. Wielu zawodników gdzieś tam się przewija, więc trudno mi powiedzieć, czy ten też. Zachęcam do zadawania kolejnych pytań. Czy jest coś jedne? Proszę, Robert. Dobry wieczór. Pan Dawid Szulczek bardzo pozytywnie ocenił dzisiejszą pracę sędziego Przygoła. Czy trener ma podobne odczucia? Tak. Uważam, że mecz nie był łatwy do sędziowania, bo był bardzo taki dynamiczny, agresywny. Warta, dopóki miała siły, no to grała w kontakt, grała blisko i było dużo takich sytuacji stykowych. Oczywiście gdzieś tam kontrowersje pewne są zawsze, natomiast w mojej perspektywie nie widziałem, żeby w którąś stronę to było wypaczone. No. Nie wiem, co z tą sytuacją, tylko na Franie, bo tam było ostro, ale ja tego nie widziałem. Nie chciałbym w tej chwili teraz się na ten temat wypowiadać. Ale chyba jak VAR nie interweniował, to znaczy, że nie było to pod czerwoną
czerwoną kartkę. Myślę, że do sędziowania nie można mieć zastrzeżeń. To nie mówię przez pryzmat tego, że wygraliśmy, bo jakbyśmy nie wygrali, no to też nie miałbym tutaj zastrzeżeń, biorąc pod uwagę jeszcze, że tak jak powiedziałem, no, że to był taki mecz dość intensywny, więc nie był też łatwy do sędziowania. Nawiązał trener do tego wyjścia Koryna w nogi Frana Tugora. W internecie krąży już ujęcie z tego wydarzenia. Czy z nogą Frana jest wszystko w porządku? No, to była przyczyna też zmiany, więc tam, tak jak mówiłem, prawdopodobnie no, było ostre wejście, ale ja tego nie widziałem, trudno mi się odnieść. Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę. Dziękujemy za dziś. Do zobaczenia. Dziękuję. Nawet nie w czwartek, a w środę na przedmeczowych aktywnościach przed meczem z RC Astana. Zapraszamy tutaj na Rymanowskiego. Do zobaczenia. Do zobaczenia, do widzenia.